Siemaneczko, z tej strony trener Siwy. To kolejny odcinek Eksperta w ringu. Dziś moim gościem jest zawodowa mistrzyni Europy w boksie, Ewelina Pękalska. Witam serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć, w końcu jestem. W końcu. Pierwsza kobieta w ekspercie w ringu. Przecierasz szlaki. Opowiedz mi, jak to jest, jak kobieta radzi sobie w świecie kojarzonym z twardymi facetami. Jak to się wszystko zaczęło? Zamieniam się w słuch. Ojej, zaczęło się 23 lata temu dokładnie. Kiedy byłam taką małą, chudą, małą dziewczynką, Ewelinką, trochę z kompleksami, ale zawsze żywą, taką chcącą trenować, chcącą dążyć do celu i osiągnąć coś w sporcie. I pomysłów było wiele. Może piłka, może koszykówka, no ale ze względu na to, że Buzia wzrostem mnie obdarowała, więc odpuściłam ten temat koszykówki. Pewnego dnia usiadłam z tatą i mówię, poszukajmy jakieś, to wtedy były książki telefoniczne, znajdźmy coś, jakiś klub w pobliżu związany ze sportami walki. No i poszukaliśmy boks. Pierwszym moim klubem była Olimpia Poznań. Dokładnie miałam wtedy 13 lat, tak wylądowałam na tej sali, na treningu Bogdana Jakubowskiego i Wojciecha Komasy. No i już po pierwszym treningu poczułam bluesa, mówię, to jest to, no to zostajemy. Pytasz, jak się odnajduję. No, początki nie były łatwe, bo nie było dużego zainteresowania, ale odkąd włączyli boks kobiecy do programu Igrzysk, to zmieniło się i, że tak powiem, zaczęłyśmy być zauważalne. Na początku kobiety w ringu nie były zauważalne, jednak stawiało się tylko na facetów. Jako też trener muszę przyznać, że też początek był ciężki. Jak przychodził ktoś na salę, to chcę rozmawiać z trenerem, ale słucham. I skrzywiona mina. Także początek nie był łatwy, ale po jakimś czasie jednak panowie zauważyli, że kobieta nie jest gorsza i też można u niej potrenować. Dostali parę razy po kubku i od razu zmienili zdanie, co? Jak należało się, to trzeba było. No. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, właśnie opowiedziałaś mi, jak to się zaczęło, a jak się zaczęła twoja kariera zawodnicza? Zaczęłaś od boksu olimpijskiego, zamieniam się słuch. Dokładnie, tak jak ci wcześniej wspomniałam, miałam 13 lat, wtedy można było boksować od 15 roku życia, także na grupę juniorek musiałam trochę poczekać, ale pierwsze 2 lata, no nie ukrywam, to była technika, poruszanie się na nogach, co zaowocowało też w późniejszym mojej karierze, bo teraz tak na szybko trenerzy, 2-3 tygodnie trenujesz i jedziesz na zawody, a tu nie powiem. Naprawdę dużo mi to dało przez pierwsze 2 lata szlifowanie tej techniki na sucho. Po 2 latach trenowania założyłam pierwszy raz rękawice, pierwsze sparingi i walki w Olimpii Poznań. Pierwsze jakieś takie turnieje wyjazdowe i mając 16 lat pojechałam na swoje pierwsze mistrzostwa, czy nawet chyba 15, na swoje pierwsze mistrzostwa Polski juniorek. No i tak do 18 każdego roku zdobywałam złoty medal na mistrzostwach Polski juniorek. No i później, mając 18 lat, weszliśmy w ten świat seniorski i też na pierwszych mistrzostwach Polski senior udało mi się zrobić złoty medal. Super. Super, super. Później były starty międzynarodowe, Mistrzostwa Świata. Opowiadaj. Tak, potem trener kadry mnie zauważył, Leszek Piotrowski, i powołał do kadry narodowej. Także w kadrze narodowej, już teraz nie pamiętam, ale około 10 lat byłam. Miałam okazję startować na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Europy udało mi się zrobić 3-krotnie medal srebrny. No niestety na Mistrzostwach Świata gdzieś tam w walce o medal
odpadłam, po prostu no, byłam słabsza, także gdzieś tam, no niestety nie udało mi się zrobić medalu na Mistrzostwach Świata, ale na Mistrzostwach Europy to też dla mnie wielki wyczyn, bo w boksie olimpijskim nie jest łatwo zdobyć, dostać się do strefy medalowej. Największym takim chyba marzeniem dla pięściarza olimpijskiego jest znaleźć się na olimpiadzie. Zgadza się, to jak było moje marzenie. Jak to tam wyglądało? Może to było w zasięgu mojej ręki, ale no niestety gdzieś tam sytuacje pojawiły się, że mam dwa medale w postaci żywej w domu. Dwa medale z 2012 roku, tak jak były igrzyska w Londynie i 2016 w Rio w postaci Niny, mojej córki. Także no niestety nie było mi dane. Co też muszę powiedzieć, że marzyłam o tych igrzyskach w 2012, ale Karolina Michalczuk, która była na igrzyskach, okazała się lepsza, także stwierdziłam, że nie będę się kopać z koniem i urodzę dziecko i będzie też fajnie. No, a niestety w 2016 po igrzyskach europejskich w Baku, bo na których też zakwalifikowałam się do tych igrzysk i pojechałam, pojawiła się moja córeczka i też nie było mi dane. No, obrałam bardziej tutaj swoje macierzyństwo i postawiłam na rodzinę i gdzieś tam odbiłam od tego sportu olimpijskiego. Choć nieraz jakieś tam nasuwałem się propozycje, a może jednak byś spróbowała, jeszcze nie jest za późno. Są zawodniczki w wieku 38, 39, do 40 można spokojnie ciągnąć. Nie mówię nie. Czyli w dalszym ciągu, jeśli gdzieś mi to chodzi po karierę głowie, zawodową, możesz w dalszym ciągu startować w... Tak, można teraz to łączyć. Kiedyś no, można było tylko taki jeden ruch wykonać, czyli z boksu olimpijskiego przejść na zawodowstwo i potem jeden raz można było wrócić. Teraz można łączyć i boks zawodowy z olimpijskim. Czyli nic straconego. Nic straconego. A my jedziemy dalej. Dalej, hop. Elegancko. Bijesz jak maszyna normalnie. No. Nie rozgrzałam. Okej. Okay. Zakończył się etap kariery amatorskiej. Zaczęło się zawodowstwo. Jak to się zaczęło? Opowiadaj. A wiesz co, jakiegoś dnia dostałam telefon od Włodzimierza Rzadkiewicza, naszego wspólnego znajomego. Zaproponował mi Włodzimierz Rzadkiewicz, żebym wystartowała w Ring Club Professional. I powiedziałam, no w sumie czemu nie, mam przerwę. Bo po urodzeniu dziecka właściwie mogę spróbować i spotkajmy się, pogadajmy. I takie dość fajne mi warunki przedstawił. Nie ukrywam, że właściwie to on mi taką drogę stworzył i dzięki niemu znalazłam się w tym boksie zawodowym i no, miałam na rekord zbudowane te walki, także jestem mu bardzo wdzięczna i to właściwie ten początek mojej kariery no, bardzo mocno zawdzięczam panu Włodkowi. Potem no, niestety no, musiał zrezygnować z promotora i odesłał mnie do Tomka Babilońskiego, no, u którego jestem, dalej boksuję. No i walczymy, żeby osiągnąć swoje największe marzenia, cele o pas mistrza świata. Na chwilę obecną jesteś mistrzynią Europy zawodową. Opowiedz o tym pojedynku. 10-rundowy pojedynek to chyba też jest wyzwanie, co? 10, pół godziny napierdalanki, jest co robić, nie? Można się przyzwyczaić. Tak jak ci wcześniej powiedziałam, w piątej, szóstej rundzie jest kryzys, no ale później już tak trochę zaczyna się nudzić, bo cały czas to samo, nie? No ale nie, bo ja bardzo lubię na takim długim dystansie. To jest kwestia przygotowania. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to na pewno dasz sobie radę, nie? I to wiadomo, że nie jest takie tempo jak w boksie olimpijskim, że wychodzisz na 3 rundy i zasuwasz przez natętnie 185, nie? Wiadomo, że to jest trochę też takie oszustwo, gdzieś tam ten odskok i odpoczynek. Także ja bardzo lubię takie długie dystanse. To była zresztą moja wtedy druga, trzecia walka na takim dystansie. Walczyłam z Lottą Laikkanen, Finką, którą EBU wskazało, żebyśmy stoczyły ten pojedynek. Gdzieś tam ona była wysoko w rankingu, więc pod nią się przygotowałyśmy. Obie miałyśmy dość sporo czasu, chyba wtedy pamiętam, że 2 miesiące z hakiem. Także był na to czas, był czas na taktykę, technikę i myślę, że to była fajna walka. Dobrze się bawiłam. Myślę, że miła dla oka. Zakończona wygraną. Oczywiście. Ostatnia twoja walka, teraz w tym roku, w końcówka lutego, z zawodniczką z Tanzanii.
wygrana zdecydowanie mega, mega, może nie mega techniczna przeciwniczka, ale twarda jak skała. Przecież ona tam zebrała tyle ciosów przez te 10 rund, naprawdę szacun dla niej. Bo rozmawialiśmy o tym, jest duży problem z zawodniczkami w twojej wadze, bo tutaj w Europie jesteś numerem jeden, tak? I jest problem z załatwieniem ci rywalki. Opowiedz, na czym polega ten problem? Dlaczego tak jest? Znaczy, wiesz co, bo jesteś za dobra, to jest pierwsza kwestia, ale... Znaczy, ja zawsze liczyłam na to, że dostanę propozycje zagraniczne, no bo no, nie ukrywajmy, że te propozycje zagraniczne są fajnie płatne i gdzieś tam dobrze się pokazać za granicą i jest większa też możliwość, żeby zrobić no, jakiś... Znaczy możliwość, no, jest możliwość, żeby mieć walkę o pas. No niestety przez tyle lat, ile jestem, z 4 lata, 5 lat na zawodowym ringu, no nie dostałam żadnej propozycji zagranicznej, nie? Także no gdzieś tam... Jak zapraszają z innych krajów, no to patrzą, żeby te dziewczyny były jakiejś tam średniej klasy, no bo każdy chce wygrać, nie? No na swoim podwórku zapraszają średniej klasy zawodniczki. Także no niestety no, nie jest mi dane wyjeżdżać. Jeżeli chodzi o przeciwniczki w mojej wadze, no to jestem elastyczna, bo ja mogę startować 49,900, bo moja waga to tak mniej więcej około 50-52 kg. Mogę startować 52, nawet mogę dojeść do 54, nie ma problemu. Tylko no niestety no nie wiem, nie chcą, nie podoba mi się, że co, nie? Wszyscy wiemy dobrze o co chodzi, boks jest dość specyficzny, przyznaję, że to jest bardzo dużo polityki w tym, bardzo dużo tam szachowania, dobierania odpowiednio rywali. Jak patrzą też na karierę boksu olimpijskiego, no to gdzieś tam to dziewczyna doświadczona, sporo walk i odpuszczają temat, nie? Także no to myślę, że też jest problemem, nie? Że... No szkoda, szkoda. Powiedz mi, nie ma jakichś takich, no są na pewno międzynarodowe rankingi, które gdzieś tam prędzej czy później będą, nie wiem, zmuszały organizatorów do tego, żebyś walczyła z ich zawodniczkami? Tak, znaczy wiesz, to tak jak miałam o ten pas EBU, to ja nie miałam wyboru. Taka zawodniczka zasugerowana przez EBU i koniec, nie ma tematu. Tak samo teraz, jeżeli no, uda nam się powalczyć o pas w WBC, no to jest 10 przykładowych na świecie i tam jest tylko Argentyna, Meksyk. I z tego trzeba będzie coś wybrać, nie? Która jest przede mną. Nie? Także tam ja z tego co widziałam to około 5-6 zawodniczek. To... A coś zdradzisz? Coś się szykuje? Coś? Takie ja zawsze mówię pytanie do mojego promotora. Okay. Nie wiem, nie będę mówić, pożyjemy, zobaczymy. No plan jest, marzenia są. Rozmawialiśmy z Tomkiem na ten temat, Tomkiem Babilońskim i jeżeli uda się, no to fajnie by było jakiś WBC Silver i pas potem on... Mistrzostwa Świata, nie WBC. Tego ci życzę. A fajnie by było. Lewy, prawy, op. Jesteś zawodniczką. Jak już wspominałaś, jesteś matką dwójki dzieci. Jesteś też trenerką. Jak łączysz te wszystkie misje, bo wiemy, że nie jest lekko. Misja już jest od 6:15, kiedy wstaję, muszę robić płatki z mlekiem, wysłać Oskara, zawieźć do szkoły, Ninę do przedszkola i dzień się zaczyna. Jest trening. Jest najpierw mój trening, bo jak jest pierwsza praca, potem trening, to nie idzie, bo mi się już później nie chce. Więc najpierw jest trening. Razem z Dorotą Norek robimy trening. To jest moja trenerka, współpartnerka, sparring partnerka. Także działamy boksersko w sporcie razem. I nie ukrywam, że mnie też motywuje, bo czasem jest tak, że mi się nie chce, a ona mnie gdzieś tam podciągnie. Także o 8:30 jest pierwszy trening, potem jest praca, treningi personalne. Prowadzimy od rana. A gdzie prowadzicie treningi? Na razie, znaczy od 9 lat właściwie w Body Lab One na Naramowicach prowadzimy zajęcia. No i też grupowe. Głównie ja zajmuję się facetami. Dorota, grupy mam mieszane, też z boksu, z K1 i zajęcia dla kobiet. No a potem co? Potem może jakiś drugi trening, to choć nie zawsze tak staram się co drugi, trzeci dzień zrobić drugi trening, bo to już nie ten organizm, kiedy można było kiedyś po 3-4 treningi robić dziennie. Tak, tak, że robię teraz jeden konkretny, ewentualnie ten drugi luźniejszy. Odbieram dzieciaki, gotuję obiad, odrabiamy lekcje, wysyłam jakieś zajęcia dodatkowe, też prowadzę zajęcia dla dzieciaków z boksu, także moje dzieciaki też trenują u nas na sali.
Wieczorami prowadzę zajęcia grupowe, przychodzę, kąpię, karmię i idą spać. I tak cały czas. To jest, ciągła monotonia. To jest... Każdy dzień jest... Każdy dzień to walka tak naprawdę, wiesz, no. Nie? Ja nieraz słyszę tych, wiesz, młodych zawodników, którzy gdzieś tam, nie wiem, jeszcze na przykład studiują i oni mi wiecznie opowiadają, że wiesz, że trener, jestem taki zmęczony, bez przerwy nie mam czasu, no to pogadam jak ci dzieciaki urodzone. No dokładnie, nie, no to okres studiów, to nie powiem, to były wakacje w porównaniu do tego, co jest teraz, nie? Że no nie jest łatwo, no ale nie będę się użalać, nie? No oczywiście. Trzeba, wiesz, trzeba iść dalej i zapierdzielać, nie? Gdzieś tam te dzieciaki czasami nawet motywują, bo to takie fajne, a ja jestem dumny z mamy, jestem dumna z mamy, nie? To jest takie miłe, nie? Że tam... No nie jest lekko, nie jest łatwo, ale już są oswojone, nie? Bo jedno i drugie, takie od właściwie Nina miała tydzień, jak już była na sali, Oskar 2 miesiące, jak już był na sali, że są przyzwyczajone i jakoś tak nie utrudniają, nie? Początki wiadomo, nie były lekkie, nie, ale potem już... W końcu jesteś typem fightera, więc no, musisz dać radę. Jedziemy. Mam to w genach. Okej, okay, moje drogie, ustaliliśmy, że jesteśmy w tym samym zajebistym roczniku. Najlepsze lata. Nie będziemy podawać. Powiem ci, że ja, mimo że ostatnią walkę stoczyłem 4 lata temu, cały czas gdzieś tam mnie ciągnie, to jest jak choroba. Jak sytuacja wygląda u ciebie? Jak myślisz, już bliżej niż dalej? Czy jeszcze planujesz jakieś wielkie rzeczy? Kiedy planujesz zakończyć karierę? I co planujesz zrobić po zakończeniu kariery? Planów nie mam. Dopóki zdrowie mi pozwoli, no to wiadomo, będę tak to długo ciągnąć, jak będę mogła, bo to lubię. Nawet lubię sobie potrenować boks, także nawet jak zakończę karierę, to sobie tam gdzieś tam będę chodzić po klubach i ruszać się. Będę działać sportowo. Na razie nie mam jakichś takich większych planów, co dalej. Na razie chciałabym otworzyć swój klub i cały czas, no jestem na dobrej drodze. Pod dzieciaki, pod przyszłych jakichś mistrzów prowadzić zajęcia. Kto wie tam, nie wiem, może coś popracuję w zawodzie, nie wiem. Na razie bez planów. Na razie skupiam się na trenerce i na swojej karierze zawodniczej. A potem zobaczymy, nie? Może to, co dalej robię, bo to lubię robić, nie? Wiadomo, że no, pewnych rzeczy już nie wypada robić po 40, także na pewno chyba już będę odchodzić od tego tarczowania. Ale na pewno jakieś takie zajęcia dla dzieciaków. No chciałabym wychować przyszłego mistrza. Może nawet już w domu mam, bo synuś mój jest na dobrej drodze, ma dobre zaplecze. Na pewno dobre geny. No mam nadzieję, chociaż córynia tak samo. No zobaczymy, nie? Jak będą chcieli, jak najbardziej pomogę i no i może wychowam sobie takiego mistrza w domu, będę mieć może. Tego ci życzę. Bardzo lubię to pytanie. Powiedz mi, gdzie widzisz siebie za 5 lat? No to dałeś. Nawet miałam czas na przemyślenia. Szczerze nie wiem. Być może na sali, nie? Bo to jest taki mój drugi dom. Wydaje mi się, że na sali. Wydaje mi się, że dalej będę robić to. Przypuszczam, że chyba już nie będę dalej boksować, bo to już tak po 40 nie wypada. No mam nadzieję, że będę dalej działać sobie sportowo i trenersko. W swoim gymie? Już masz nazwę? Gymu? Tak, no coś mi tam chodzi po głowie. Jeszcze nie zdradzę. No, zobaczymy. Tego ci życzę. Dzięki. Raz, dwa. To by było na tyle. Moim gościem była Ewelina Pękalska, pierwsza kobieta w ekspercie w ringu. Coś na koniec? Dziękuję za gościnność. Łukasz, miło się gadało. Polecam klub Shotoboxer Mosina. Pozdrawiamy, subskrybujcie, lajkujcie, wiecie co macie robić. Pozdro.